Szkocja. Domy to będzie fajny odcinek. Mieszkam tam, kupa lot. Szkocja słynie z niesamowitych owoców morza, z niesamowitej wołowiny, ale i z przepysznej jagnięciny. I o dzisiaj ta jagnięcina wam zaprezentuję, ale trochę inaczej. Zapraszam serdecznie. No, nie wiem, czy to wygląda smakowicie. Na pewno się słyszeli, że tak wyglądają szkockie śniadania. Zresztą i w robocie też takie jod. Niekoniecznie muszę dzisiaj jeść taką buła z chipsami winegret. Dzisiaj owca, jagnięcina, ale trochę inaczej. My ją zrobimy w panierce, ale w panierce nietypowej, bo z masła. Panierka będzie jeszcze z dodatkiem pistacji kruszonych, pieprz, sól, czosnek i musztarda. Pierwsze, co musimy zrobić, to rozgrzać tygiel. Pora sekund odczekać i na suchej patelni zarumienić nasz cumber jagnięcy. Pamiętajcie, nie piec, zarumienić, bo potem wyląduje w piekarniku na jakieś 13-14 minut w temperaturze około 180 stopni. W tym czasie, zanim się tygiel rozgrzeba, możemy przygotować już nasza panierka. Do moździerza lądują pistacje, ja mam 100 gram. Sprawdzamy temperatura tygla, czuję już po ręce, że jest też gorące. I raki z jagnięciny kładziemy na chwilę, żeby tylko zarumienić. O! Lekko się zarumieniło. Pamiętajcie, leciuteńko zarumienić. A do naszych pistacji dodajemy rozmaryn. Cały czas oczywiście pilnując naszego małego baranka. Ale on już jest gotowy. Mogę zgasić. Odkładamy go na chwilkę. I on nam się musi przez parę minut wystudzić, żeby go obłożyć naszą panierką. Ląduje na zot. A jo, ucieram nasz rozmaryn. Teraz zostało nam jeszcze do dodania jedna rzecz, czosnek. Ląduje do moździerza i troszkę go tam wycisnymy. Zrobi się to takie lekko wilgotne. Do talerza ląduje masło. I wszystko z moździerza ląduje w naszym talerzu. Wszystko mieszamy, dodając do środka troszeczkę soli, troszkę pieprzu i troszeczkę musztardy Dijon. Taką gęsto masa się ma zrobić. O! I nic nie zostanie, obłożyć go dookoła i wstawić do piekaroka. Ale w międzyczasie możemy wziąć i postrugać nasze młode kartofle. Nasza jagnięcina ochłodła, czyli przyszedł czas na panierka. Najlepiej na początku widelcem, a później możemy ją troszkę rękami. I tak przygotowano jagnięcina. Ląduje w piekarniku na 15 minut na 180 stopni. Jagnięcina nam się piecze. Zostało nam jeszcze pora chwil. Przygotujemy nasze marchewki. I na rozgrzany tygiel ląduje masło, ale dodawamy troszeczkę oliwy. Marchewki skarmelizowały się. Widzę, że zostało około minuty do końca i da obejrzeć nasza łowiecka. Patrzcie to, chrupiącko, fajno, skóreczka. Dajemy chwilę naszej jagnięcinie, a my zajmiemy się wykładaniem kartofli. I teraz zostaje nam do pokrojenia nasz cumberek. No i kochani, patrzcie to, jeden kawałek, drugi kawałek i trzeci pokorzawum, jak to wygląda z bliska. Do tego parę marchewek, troszeczkę świeżego rozmarynu. No i voilà, nasza jagnięcina z taką fajną, bym powiedział, posypą. Przynajmniej trochę inaczej
niż znocie. A ten przepis i wszystkie inne znajdziecie na bolowiczinaczej.pl.